Witajcie serdecznie. Dzisiejsza sesja są to trzecie zajęcia dla początkujących. Częściowo powtórzymy materiał, który robiliśmy w zeszły czwartek i dodamy dzisiaj nowe asany. Także serdecznie zapraszam Was do praktyki. Zaczniemy od powtórzenia Tadasany, czyli pozycji góry. Zacznijmy najpierw ze stopami na szerokość bioder. Dociśnijcie podeszwy stóp do podłoża i na moment podnieście palce stóp. Dociśnijcie nasadę dużego palucha, nasadę małego palca, wewnętrzną i zewnętrzną piętę i wciskając te cztery punkty w podłoże, tak jakbyśmy stali na wrotkach na czterech kółkach, teraz spróbujcie wyciągnąć palce stóp do przodu oraz pięty w tył, jakbyście rozciągali płozy. To uruchomi Wam mięśnie ud do pracy i mięśnie głębokie miednicy, co jest bardzo ważne, żebyśmy od podstaw budowali pozycję. A więc jeszcze raz, na moment podnieśmy palce stóp, dociśnijmy nasadę dużego palucha, nasadę małego palca, wewnętrzną i zewnętrzną piętę. Kiedy palce stóp mamy podniesione, dociskajcie mocniej zewnętrzne krawędzie stóp do podłoża, tak żeby łuki wewnętrzne stóp poszły w górę. I teraz miękko przyklejmy palce stóp do podłoża, opuśćmy ramiona, pozwólmy, żeby miękko spływały w stronę podłoża. Poczujmy, jak pracują uda. Kiedy rozciągacie podeszwy stóp, powinniście poczuć, że włącza się do pracy mięsień czworogłowy uda i wówczas podciągamy rzepkę kolanową, także ona teraz nie porusza się na stawisk kolanowym. I dalej idziemy. Miednica, brzuch i kość krzyżowa ustawione są równolegle do siebie i prostopadle do podłoża. Starajmy się zbliżać dolną część brzucha i kość krzyżową do siebie, jakby to były dwa magnesy, które teraz do siebie się przyciągają. I puśćcie miękko, wyobraźcie sobie, że teraz z kości ogonowej wyrasta Wam długi kangurzy ogon, na którym możecie się podeprzeć. Taki ogon jak ma kangur, mięsisty, który będzie naszą podporą. Puśćcie jeszcze raz miękko ramiona w dół i pofruncie czubkiem głowy w stronę sufitu. Tak jakbyście byli podwieszeni za sznureczek do sufitu. Niech barki, ramiona oraz łopatki miękko spływają w stronę podłoża. Na moment zamknijmy oczy i postarajmy się jeszcze raz jakby zeskanować pozycję. Poczujcie stopy, cztery punkty na każdej stopie i rozciągajcie podeszwy stóp. Poczujcie, jak pracują uda, jak pracują kolana. Teraz przejdźcie uwagą wyżej, poczujcie brzuch i kość krzyżową. Te dwie części zbliżajcie do siebie, ale nie zaciskajcie pośladków. Wydłużcie kość ogonową, jakby z niej wyrastał ogon i spróbujcie się na ogonie podeprzeć. Być może wtedy poczujecie, że lekko Wasza sylwetka wycofała się, jakbyśmy mieli z tyłu jakąś ochronę, na której możemy się podeprzeć. Barki, ramiona miękko spływają w stronę podłoża, po plecach łopatki oraz kark spływają, a czubek głowy frunie jak wolny ptak w stronę nieba, w stronę słońca. Poczujcie teraz swój oddech i starajcie się nie utwardzać w pozycji. Być może stojąc teraz z zamkniętymi oczami odczuwacie lekkie kołysania i poddajemy się tym kołysaniom. Nie zastygamy w pozycji, nie usztywniamy się, nie blokujemy. Pozwalajmy na ten swobodny przepływ oddechu, swobodny przepływ energii w naszym ciele. Spokojny, miękki wdech i płynny, spokojny, miękki wydech. Poczujcie, jak z opuszek palców jakby Wam kapało w stronę podłoża. Robiąc wdech, zauważcie, że jest tendencja, że żebra i klatka piersiowa unoszą się, jakbyśmy trochę naciągali pewnego rodzaju kombinezon na kręgosłup, a kiedy robimy wydech, zauważcie tendencję do opadania. Mięśnie rozluźniają się i miękko spływają w stronę podłoża. I kolejny wdech, znowu zaobserwujcie to unoszenie się klatki piersiowej. A z wydechem miękki ruch opadania i kiedy następuje to opadanie i rozluźnianie, teraz intensywniej starajcie się frunąć czubkiem głowy w stronę sufitu. Jakby zrzucając pancerz napiętych mięśni podczas wydechu, starajcie się wydłużać kręgosłup. I otwórzmy oczy. Teraz połączmy stopy. Połączmy wewnętrzne krawędzie stóp i krawędzie dużych poluchów i postarajmy się tak ustawić nogi, żeby uda i kolana skierowane były dokładnie na wprost.
Nie zaciskajcie pośladków, jest to tadasana, ale teraz z połączonymi stopami. Panie podczas menstruacji niech zostaną ze stopami na szerokość bioder. Również te osoby, które mają problem ze stawami biodrowymi, dla Was korzystniej będzie trzymać stopy na szerokość bioder. A ja połączę i przejdziemy do Urdhva Badanguliasany. Przeniesiemy ręce do przodu, spleciemy palce rąk i wypchniemy dłonie przed siebie. W tej pozycji wycofajcie barki, wycofajcie ramiona, pozwalając, żeby kręgosłup piersiowy schował się jakby pomiędzy łopatki. I dalej pracując tak jak w tadasanie, stopy, uda, miednica, na wdechu podnieśmy ręce, jakbyśmy chcieli dłońmi podeprzeć sufit. Niech aktywnie pracują ramiona, natomiast barki, łopatki niech spływają w stronę podłoża. Znowu oddech, zauważcie, jak on się teraz zmienił. Wrastajcie podeszwami stóp w podłoże. Uda niech będą mocne i zwarte jak pień drzewa, od pasa w górę fruncie podczas wydechu, wtedy kiedy jest tendencja do rozluźniania mięśni, fruncie w stronę sufitu. I z wydechem opuśćmy ręce, a teraz zmieńmy splot palców, niech drugi kciuk znajdzie się na wierzchu. I jeszcze raz wypchnijmy dłonie przed siebie, ponownie wycofajmy barki i podnieśmy ręce nad głowę. Połączcie opuszki kciuków i aktywnie zapracujcie ramionami, wydłużcie wewnętrzne części ramion, wydłużcie bicepsy, triceps niech pracuje w kierunku kości ramiennej, łopatki i kark niech spływają po plecach. Pamiętajcie, że macie ogon, na którym się stabilnie podpieracie. Zauważcie oddech, jak on się być może zmienia. I z wydechem powoli puśćcie ręce wzdłuż boków ciała i rozluźnijcie ramiona. Teraz powtórzymy Utthita Trikonasanę, pozycję trójkąta. Pamiętajcie, możecie do pozycji skakać lub rozstawiać nogi. Dzisiaj jeszcze raz posłużę się paskiem, żeby przypomnieć Wam, jak prawidłowo mają być ustawione nogi w pozycji. Kładę pasek przez środek maty. Być może niektórzy z Was posiadają matę, która już ma takie fabryczne zaznaczenie osi maty. Ja akurat na tej macie mam, ale myślę, że przez tej odległości możecie tego nie widzieć, więc kładę biały pasek i wtedy to będzie dobrze widoczne. Pasek dokładnie dzieli mi matę na pół. Staję na środku. Łączę podeszwy stóp. Jeszcze raz powtarzam tadasanę, czyli pozycję góry. I następnie, skacząc, przejdziemy do rozkroku lub rozstawiając nogi. Wdech, z wydechem miękki skok na lekko ugięte nogi. Tu przez chwilę pokazała się korki na horyzoncie. Pamiętajcie, że rozkrok dajemy taki, żeby dalej stabilnie stać w pozycji. Jeśli nogi Wam się rozjeżdżają, to po prostu zmniejszcie dystans, aby czuć w tych stopach cztery punkty podparcia i żeby łuki wewnętrzne stóp nie opadały. Jeśli możecie sobie pozwolić na większy rozkrok, to rozszerzcie stopy i na razie trzymajcie je ustawione równolegle do siebie. Rozciągnijcie ramiona. Teraz lekko ugnijmy prawą nogę i skręćmy prawą stopę 90 stopni w prawą stronę, tak żeby stała ona na środku paska. Linia poprowadzona od prawej pięty powinna przecinać na pół lewą stopę. Zobaczcie, czy u Was też tak jest. Rozciągnijmy ramiona, rozciągnijmy podeszwy stóp i poczujmy, jak pracują uda. Teraz podnieśmy prawą rękę do góry i wydłużmy prawy bok i opuśćmy prawe biodro. Prawa strona miednicy idzie w dół. Możemy czuć rozciąganie intensywniejsze po wewnętrznej stronie prawego uda. I teraz wyciągając jeszcze raz prawy bok nad prawym udem, pochylamy się nad nogą i zwróćcie uwagę na to, żeby w tej pozycji jakby wyobrazić sobie, że jesteście w bardzo wąskim korytarzyku. Teraz przenieście prawą rękę na nogę, a lewą ręką sięgnijcie w stronę sufitu. Jeśli czujecie zbyt intensywny ból po wewnętrznej stronie kolana, zostawcie rękę wyżej. Możecie ją oprzeć tuż pod kolanem na udzie, albo nawet użyć krzesła i oprzeć dłoń na oparciu krzesła. Jeśli jesteście rozciągnięci, elastyczniejsi, możecie spróbować zjechać ręką w dół, ale czujcie, co się dzieje z prawym bokiem. Czy prawy bok jest tak samo wydłużony jak lewy? Teraz skręćcie twarz na chwilę w stronę prawej stopy. Dociśnijcie nasadę dużego palucha do podłoża. A teraz skręćcie twarz do centrum. I jeśli nie napina się szyja, spróbujcie zwrócić głowę w stronę sufitu.
Zostańcie w pozycji, obserwując swój oddech i też spróbujcie odnaleźć w tej pozycji cechy Tadasany, czyli praca stóp, praca ud, praca miednicy, brzuch i kość krzyżowa blisko siebie, wydłużenie kręgosłupa w stronę czubka głowy. Poczujcie teraz swój oddech. Jeśli czujesz napięcie po lewej stronie szyi, zmieniaj ustawienie głowy. Ustaw głowę centralnie albo ponownie skręć twarz w stronę podłoża. I żeby wyjść z pozycji, zrób wdech i z wydechem podnieś się. Ustawmy stopy równolegle i przejdziemy na drugą stronę. Skręć lewą stopę 90 stopni w lewą stronę. Sprawdź oś pozycji, czy stopy są dobrze względem siebie ustawione. I pamiętaj, wyobraź sobie, że jesteś w bardzo wąskim korytarzu, w którym będziesz się teraz wyciągała i pochylała. Teraz lewa ręka do góry, wdech. I z wydechem powoli zaczniecie się pochylać. Czujcie, co się dzieje po wewnętrznej stronie uda. Być może intensywnie rozciągają się przywodziciele. Miednica pochylona, ta lewa pachwina idzie w dół. Wydłużam lewy bok, sięgając lewą ręką do boku. I teraz składę rękę na nodze pod kolanem, bądź niżej i frunę prawą ręką do góry. Poczuj stopy. Czy dociskasz cztery punkty w każdej stopie do podłoża? Czy rozciągasz podeszwy stóp? Czy czujesz, jak twoje uda pracują? Zbliżaj brzuch i kość krzyżową do siebie, jakbyś chciała te dwie powierzchnie sprasować. I sięgaj czubkiem głowy do tej przestrzeni bocznej. Bądź jak żagiel, który teraz rozpościera się na wietrze. Skręćmy na chwilę twarz w stronę lewej nogi. Dociśnijmy w lewej stopie nasadę dużego palucha. A teraz skręćmy głowę do centrum, a następnie w górę, w stronę sufitu. Zróbmy kilka spokojnych oddechów. Możesz nawet w tej pozycji posłużyć się ścianą, oprzeć rękę na ścianie, jeśli czujesz, że schodząc ręką w dół pojawia się zbyt duży, nieprzyjemny ból po wewnętrznej stronie uda, albo czujesz, że źle działa to na twoje plecy. I żeby wyjść z pozycji, na wdechu podnieś się, ustaw stopy równolegle i zmniejszając dystans zeskocz lub połącz stopy. Przestawiając nogi, zestawiając nogi. Zamknij na moment oczy w Tadasanie, puść napięcie w stronę podłoża. Zakorzeniaj się, wrastaj w ziemię. I być może teraz, kiedy zamkniesz oczy w Tadasanie i zanim oddech się wyrówna, doświadczysz jeszcze takich mikrowychyleń. Pozwalaj, żeby grawitacja poruszała twoim ciałem jak liściem na wietrze, jak liściem wiatr. Jeśli chcesz odpocząć, wydłużaj wydechy. I otwórzmy oczy. Przejdziemy do kolejnej pozycji. Virabhadrasana 2, pozycja wojownika drugiego. Też już ją w tamtym tygodniu robiliśmy. A więc na wdechu podnieśmy dłonie na wysokość mostka, lekko uginając kolana. Rozstawmy nogi lub przeskoczmy do rozkroku. Znowu odpowiedni dla ciebie dystans. Nie sugeruj się moim rozkrokiem, że mam taki duży. Jeśli czujesz, że stopy się rozjeżdżają, zmniejsz dystans, tak żeby w pozycji czuć się stabilnie. Stabilność jest jakby dla początkujących najważniejsza. W ogóle nie tylko dla początkujących, dla wszystkich. Bardzo ważne jest, żeby tak wykonywać pozycje, żeby się czuć z nich stabilnie. Wtedy układ nerwowy się wycisza i zużywamy mniej energii, żeby tę pozycję wykonać. Czyli jest ona bardziej wtedy ergonomiczna. Rozciągnijmy ramiona. Zdegnijmy lekko prawą nogę i skręćmy prawą stopę 90 stopni w prawą stronę. I tutaj ponownie jak w poprzedniej pozycji, linia poprowadzona od prawej pięty przecina na pół lewą stopę. Zginając kolano, opuszczamy biodra, ustawiamy goleń prostopadle do podłoża. Prawy i lewy kolec biodrowy mają być na tym samym poziomie. Nie tak jak w trójkącie, że miednica się pochylała, tylko tu jest ta sama linia, ten sam poziom. I znowu wyobraź sobie, że jesteś w bardzo wąskim korytarzyku i chcesz, żeby zarówno twoje kolana, uda, biodra, jak i klatka piersiowa się w nim zmieściły. Rozciągnij ręce na boki. Spróbuj sięgnąć lewą ręką mocniej trochę w lewą stronę i skręć głowę. Popatrz w przestrzeń nad prawą ręką.
Zrób spokojny, miękki wdech i miękki, spokojny, płynny wydech. Staraj się dalej wydłużać ogon i opierać na tym ogonie. Wtedy pozycja będzie wygodniejsza i nie będzie Cię tak wyczerpywała. Ponieważ to wyobrażenie ogona, które wypuszczamy z kości ogonowej, sprawia, że dno miednicy zaczyna pracować, więc z tego poziomu też podpieramy pozycję. Spokojny, miękki wdech, spokojny, płynny, miękki wydech. Rozciągaj obojczyki od mostka aż po opuszki palców. I teraz skręć prawą stopę na wprost i na moment przenieś ręce na biodra. Pozwól, żeby barki, ramiona odpoczęły. Stopy, popatrz, czy są równolegle do siebie ustawione. Teraz zmienimy ustawienie lewej stopy. Lekko ugnij kolano i skręć lewą stopę 90 stopni w lewą stronę. Postaw ją dokładnie na środku paska, jeśli korzystasz z paska. Sprawdź, czy linia poprowadzona od lewej pięty przecina na pół prawą stopę. Rozciągnij jeszcze raz ręce na boki i zejdź w dół, ustawiając kolano nad lewą piętą. Rozciągnij obojczyki aż po opuszki palców, poddeprzyj się ogonem i skręć głowę, spójrz w przestrzeń nad lewą ręką. Czuj, co pracuje w pozycji, gdzie czujesz największe ciepło, gdzie czujesz, że mięśnie najintensywniej pracują, gdzie czujesz, że są zablokowane. Zauważ, jak zachowuje się Twój oddech. Nie poddawaj się, jeśli poczułaś jakby pierwsze oznaki zmęczenia. Oddychaj i trwaj. I uśmiechnij się trochę. A teraz skręćmy lewą stopę na wprost. Zmniejszymy lekko dystans, zestawiając nogi. Albo całkowicie je zestawiacie, albo lekko uginając kolana ze skokiem. Wróćmy do tadasany. Odpocznijmy, wydłużając wydechy. Spokojny, miękki wdech, spokojny, płynny, miękki wydech. Jeszcze jedna pozycja w płaszczyźnie czołowej, czyli z tak ustawionym paskiem i też w ten sposób z ustawionymi stopami. Jeśli już odpoczęliście, to podnieśmy dłonie jeszcze raz na wysokość mostka, lekko ugnijmy kolana i z wydechem znowu przejdźmy do rozkroku. Stopy na razie równolegle, lekko ugnijmy prawe kolano i skręćmy stopę w prawą stronę. Przejdźmy do pozycji wojownika drugiego. Z wydechem uginamy kolano i ustawiamy prawe kolano nad prawą piętą. Teraz, tak jak w pozycji trójkąta, podnieśmy prawą rękę, wydłużmy prawy bok i rozciągając prawy bok nad prawym udem, pochylmy się. Rozciągaj żebra, wydłużaj prawy bok nad prawym udem i na moment połóżmy rękę, połóżmy łokieć na kolanie. Podnieśmy lewą rękę w stronę sufitu i wydłużajmy lewy obojczyk aż po opuszki palców. Dalej wyobrażaj sobie, że jesteś w bardzo wąskim korytarzu, w którym musisz się zmieścić. Dla niektórych z Was ten wariant z oparciem łokcia na kolanie będzie tym wariantem, który na dzisiaj już Wam wystarczy, a te osoby, które mogą zachować to wydłużenie prawego boku, spróbujcie zjechać ręką po nodze i położyć rękę na stawie skokowym. Rozciągaj prawy bok i staraj się rotować, tak żeby lewe żebra zawijać w stronę kręgosłupa i tak jakbyście chcieli pępek skręcić z lewej strony w prawą. Teraz, jeśli to możliwe, spróbuj oprzeć opuszki palców na podłożu, ale za zewnętrzną kostką. Schować ramię za kolanem i kolanem napierać na ramię, żeby mieć siłę do rotowania się, skręcania w stronę sufitu. Teraz skręć dłoń w stronę głowy i przenieś rękę za głowę, jakby to był startujący samolot. Niech linia poprowadzona od zewnętrznej lewej pięty poprzez udo żebra będzie równą linią. Teraz podnieś głowę, zbliż brodę do mostka, do barku i popatrz prawym okiem na sufit. No i spróbuj też normalnie tutaj oddychać.
Pracuj silnie lewą nogą, wyprostuj lewe kolano i dociskaj zewnętrzną lewą piętę do podłoża. Jeśli masz jakiś problem z barkiem, nie musisz przynosić ręki za głowę, możesz zostawić ją w górze albo przenieść ją w inny sposób. Wysunąć najpierw do przodu, a następnie łukiem przenieść w stronę głowy. A teraz wyjdziemy z pozycji. Na wdechu pozwólcie, żeby lewa ręka wyciągnęła Was z pozycji. Ustawmy stopy równolegle do siebie i na moment oprzyjmy ręce na biodrach, żeby odpocząć i wyrównać oddech. Teraz druga strona. Rozciągnijmy ponownie ręce na boki. Lekko ugnijmy lewe kolano i skręćmy lewą stopę 90 stopni w lewą stronę. Zróbmy wdech i z wydechem przejdźmy do pozycji wojownika drugiego. Teraz podnieśmy lewą rękę do góry, jak w pozycji trójkąta i wydłużając lewy bok, pochylmy się. Rozciągajmy lewy bok nad lewym udem i w pierwszym etapie oprzyjmy łokieć na udzie przy kolanie, a prawą ręką pofrujmy w stronę sufitu. Odpychając się łokciem od uda, już teraz spróbujcie się rotować, tak żeby bardziej otwierać klatkę piersiową i mostek w stronę nieba. Jeśli możecie zrobić więcej, spróbujcie zjechać ręką po nodze i oprzeć na razie dłoń na stawie skokowym. Trzymajcie w prawej stopie mocno dociśniętą zewnętrzną piętę do podłoża. Nie pozwalajcie, żeby łuk wewnętrzny stopy opadł, bo wtedy, jeśli zrobicie coś takiego, że będziecie wisieli na łuku wewnętrznym, przeciążycie wewnętrzne kolano, a więc mocniej na zewnętrznej krawędzi stopy. A teraz spróbujmy oprzeć opuszki palców na podłożu po wewnętrznej stronie pięty i przenieść następnie za zewnętrzną piętę. Naciskajcie kolanem na ramię. Zapierajcie się kolanem w ramię, żeby wydłużyć mocniej tułów i zrotować się w stronę sufitu. Teraz skręćmy dłoń w stronę głowy i dużym łukiem przenieśmy rękę za głowę. Niech linia poprowadzona od zewnętrznej krawędzi prawej pięty poprzez udo, żebra, aż po opuszki palców będzie linią prostą. I teraz możecie skręcić jeszcze głowę, spojrzeć na sufit, ale jeśli mamy jakiś problem z odcinkiem szyjnym kręgosłupa, pozostawcie głowę w przedłużeniu kręgosłupa, bez tego rotowania. I żeby wyjść z pozycji, na wdechu niech prawa ręka wyciągnie Was. Ustawmy stopy na wprost i zmniejszając dystans, zestawimy nogi lub miękko zeskoczymy i połączymy stopy w tadasanie. Zostańmy przez moment, oddychajmy, wydłużmy wydech i zamknijmy oczy, wtedy szybciej się wyciszymy układ nerwowy. Z każdym kolejnym wydechem zrzucajcie zmęczenie, napięcie z barku, z karku lub tam, gdzie poczuliście, że ciało mocniej popracowało. I otwórzmy oczy. Do kolejnej pozycji nie będziemy potrzebowali paska, ale jeśli go rozłożyliście, to niech on zostanie, ponieważ kolejna pozycja będzie wymagała znowu specyficznego ustawienia stóp i przy pomocy paska łatwiej mi będzie Wam to wytłumaczyć. Do półutanasany możemy użyć krzesła. Przygotowałam sobie krzesło. Możemy użyć krzesło używając siedziska albo oparcia krzesła. Na razie zacznijmy ze stopami na szerokość bioder, tak jak w tadasanie. Niech kolana i uda skierowane będą na wprost. Połóżcie ręce na biodrach i uginając kolana nad grzbiety stóp, pochylcie tułów. Oś obrotu do tego ruchu jest w stawach biodrowych. Po prostu zginam stawy biodrowe, przechodzę do skłonu, do przodu. I następnie wyciągam ręce i opieram nadgarstki na oparciu krzesła. Opuszczam głowę, ustawiam głowę pomiędzy bicepsami i staram się sięgać czubkiem głowy do przodu, w kierunku
górnej krawędzi krzesła. Teraz spróbujmy wyprostować kolana. I tak jak w tadasanie dociskamy cztery punkty pod każdą stopą, rozciągamy podeszwy stóp w nieskończoność i czujemy, jak pracują mięśnie czworogłowe ud, jak rzepki kolanowe na skutek tej pracy mięśnia czworogłowego uda poszły w górę. Połóżcie teraz jedną rękę na dolnej części pleców na kości krzyżowej i sprawdźcie, czy ten odcinek jest wyprostowany. Jeśli Wasza pozycja raczej wygląda tak, że jesteśmy tutaj zgarbieni, czujemy, że nas tak tyły nóg bolą pod kolanami, gdzieś tutaj przykurczone mamy te obszary, że nie możemy unieść ogona, unieść pośladków i schować kręgosłupa lędźwiowego do środka, to dla Was lepszym wariantem będzie próba zrobienia tej pozycji na razie ze zgiętymi nogami. Jeszcze raz wszyscy zegnijmy nogi i spróbujmy ze zgiętymi nogami zrobić taki ruch, jakbyśmy tym razem chcieli zarzucić ogon na głowę. Czyli teraz mam taki podwinięty ogon pod siebie, a teraz zaczynam zarzucać ogon na głowę, pośladki idą do góry i pracuję, jakbym chciała zarzucić ogon na czubek głowy. Następnie w tej pozycji spróbujcie wyprostować kolana i utrzymać tą pracę tutaj bioder, miednicy. Sięgajcie czubkiem głowy do przodu. Teraz, żeby uzyskać większe wydłużenie kręgosłupa, wyobraźcie sobie, że jakby rozciągacie się w dwóch kierunkach. Z jednej strony za czubek głowy ktoś Was ciągnie w stronę oparcia krzesła, a z drugiej strony ktoś Was za ogon ciągnie w tył, w przeciwną stronę. Spróbujcie to poczuć i w ten sposób pracować. Możecie to również wykonywać na ugiętych kolanach. Teraz spróbujmy przenieść ręce na siedzisko krzesła. Być może, zobaczcie, teraz się podniosłam i dla niektórych osób ta pozycja najpierw z rękami na siedzisku krzesła w ogóle będzie lepszym wariantem niż od razu tutaj wyciąganie się na oparcie krzesła. A teraz, jeśli to możliwe, spróbujmy przejść rękami na podłoże i poczujcie, co się dzieje. Czy dalej Wasze plecy są właśnie tak ustawione, że jesteście w stanie lekko schować kręgosłup lędźwiowy do środka, zrobić tutaj taką minimalną lordozę, pogłębić tą lordozę lędźwiową. Spróbujmy ugiąć kolana i zrobić ruch, jakbyśmy chcieli zarzucić ogon na głowę. Teraz spróbujmy znowu wyprostować kolana i sięgnąć czubkiem głowy w stronę krzesła. Zróbmy kilka spokojnych oddechów, cały czas pracujcie stopami, czujcie, co się dzieje pod kolanami. Jeśli tutaj to rozciąganie na tyłach kolan, tu gdzie nam się przyczepiają mięśnie ud, dwugłowy uda, jeśli to rozciąganie na tyłach kolan jest zbyt mocne, nie jesteście w stanie tutaj tego wytrzymać, to ugnijcie nogi, wtedy też tyły nóg będą się rozciągały, ale nieco w inny sposób. I teraz, żeby wyjść z pozycji, przenieśmy ręce na biodra, możecie też wcześniej na krzesło przenieść. Przenieśmy ręce na biodra i na wdechu spionizujmy się, unieśmy czubek głowy do sufitu. Dobrze. Teraz zrobimy kolejną pozycję, która też będzie nam rozciągała tyły nóg. Pozycja nazywa się Parsvottanasana i będzie nam do tego właśnie potrzebny pasek, względem którego ustawimy stopy. Najpierw stańmy w rozkroku, tak jak w poprzednich pozycjach i zacznijmy od zrotowania lewej nogi. Skręćcie ją mocno do środka i jeśli macie pasek ustawiony, to niech pięta, wewnętrzna pięta będzie przy krawędzi paska. A teraz skręćcie prawą stopę 90 stopni na zewnątrz i ustawcie ją po prawej stronie paska. A więc linia, ten pasek, jest linią styczną pomiędzy stopami. Nie stajemy stopami na pasku, linia stóp się nie krzyżuje, tylko stopy są w linii stycznej. Szybciutko przełożę matę, przekręcę matę, żeby uświadomić Wam, jak ta linia, ta oś pozycji ma wyglądać. Z tyłu mamy lewą nogę, z przodu mamy prawą nogę i mam nadzieję, że teraz widać, że stopy są w linii stycznej. Jeśli mamy problem z utrzymaniem równowagi, to nawet jeszcze troszeczkę stopy możecie oddalić od tej linii środkowej. Wracam szybko do poprzedniego ustawienia. Jeśli nie macie paska, nie korzystacie z paska, to po prostu tylko zadbajcie o to, popatrzcie na swoje stopy, czy one są prawidłowo ustawione, czy są właśnie w dobrej linii, czy są w tej linii właśnie stycznej. A więc wracam do Was
Jeszcze raz wstaję w rozkroku, skręcam jeszcze raz szybciutko lewą nogę do środka, dokręcam ją, prawą stopę 90 stopni na zewnątrz. Ustawiam się kolcami biodrowymi i klatką piersiową w stronę przedniej krawędzi maty, krótkiej krawędzi maty. I stopy, tak jak już pokazałam, są w linii stycznej. One dalej pracują tak jak w tadasanie, czyli cztery punkty, nasada dużego palucha, nasada małego palca, mocno pięte, wciskajcie szczególnie zewnętrzną krawędź pięty i w tej przedniej stopie tak samo, nasada dużego palucha, bardzo ważna, wewnętrzna pięta i ta zewnętrzna krawędź stopy mocno do podłoża. Połóżcie ręce na biodrach i sprawdźcie, czy kolce biodrowe skierowane są dokładnie na wprost, czy stawy biodrowe są w jednej linii. I teraz tak jak w poprzedniej pozycji, w Ardha Uttanasanie, w półuttanasanie, będziemy pochylali się do przodu. A więc zacznijcie powoli tutaj obracać się, pochylać się. Ruch jest względem osi w stawach biodrowych. Robimy zgięcie w stawach biodrowych. Powoli pochylamy się, starając się cały czas utrzymać tylną piętę w kontakcie z podłożem i utrzymać biodra w jednej linii. Spróbujmy przenieść ręce, położyć ręce, oprzeć opuszki palców na krześle. Możecie oczywiście nawet użyć oparcia krzesła. I trzymając dłonie, tutaj mamy podparcie na krześle, jeszcze raz poczujcie pracę stóp. Cztery punkty w każdej stopie, poczujcie jak uda pracują. Spróbujcie teraz sięgnąć prawym pośladkiem w tył, jakby Was za prawy pośladek, czyli za tej pośladek przedniej nogi ciągnął do tyłu. Teraz spróbujmy przenieść ręce na podłoże i poczujmy, co się dzieje, czy dalej jesteśmy w stanie wydłużać się. Jeszcze raz rękami wróćmy na krzesło i postarajcie się rozciągnąć tak, jak rozciągacie teraz stopy, rozciągnąć też brzuch i klatkę piersiową, rozciągnąć jakby przednią linię, przednią ścianę kręgosłupa dokładnie nad tym paskiem, który leży pomiędzy stopami. Oddalajcie pępek od kości łonowej, tak żeby w tej dolnej części brzucha zachowana była przestrzeń. I teraz przejdźmy rękami na ziemię i poczujcie, co się dzieje, czy tam dalej jest przestrzeń w tej dolnej części brzucha. Wiem, co się tutaj dzieje pod prawym kolanem. Jeśli bardzo czujecie tutaj duży ból pod prawym kolanem, możecie ewentualnie prawe kolano leciutko ugiąć, chwilę w ten sposób do jakiegoś wytchnienia trochę zaznać, a później wyprostujcie. I teraz będziemy wychodzili z pozycji. Możecie od razu przenieść ręce na biodra albo wspomóc się krzesłem i położyć najpierw ręce na krześle, a dopiero później na biodrach. I od czubka głowy na wdechu podnieśmy się. Ustawmy stopy na wprost. Jeśli będziecie korzystali z krzesła, to teraz przestawcie krzesło na lewą stronę. Stopy na razie równolegle w pozycji wyjściowej. I zaczynamy na drugą stronę. Prawa stopa mocno do środka. Lewa stopa 90 stopni na zewnątrz. Stopy w linii stycznej. Kolce biodrowe patrzą dokładnie na wprost. Stawy biodrowe w jednej linii. I zacznijmy powoli się pochylać. Oś obrotu jest tutaj w stawach biodrowych. Idę powoli w dół, rozciągając przednią ścianę kręgosłupa. Pochylam się i wydłużam. Pochylam się i wydłużam, sięgam lewym pośladkiem do tyłu. I następnie opieram albo ręce na krześle, albo sięgam rękami do podłoża i opieram opuszki palców na podłożu pod barkami. Można ewentualnie oprzeć ręce na goleni. A więc sięgajcie jeszcze raz lewym pośladkiem w tył, rozciągajcie brzuch i mostek nad paskiem. Sięgajcie też czubkiem głowy do przodu. Odnajdujcie w tej pozycji również elementy dadasany. Praca stóp, praca ud, miednicy i wyciągam kręgosłup, wyciągam czubek głowy. Pamiętajcie też, żeby za bardzo się, znaczy ważne jest staranie, ważne jest oczywiście zaangażowanie, żeby to robić z jakby pewnego rodzaju zapałem, ale też nie z nadmierną ambicją, bo taka nadmierna ambicja będzie nas po prostu za bardzo napinała. Więc też trzeba trochę się słuchać mądrości własnego ciała i wiedzieć, kiedy odpuścić albo się wycofać. A teraz, żeby wyjść z pozycji, możecie przenieść najpierw ręce na krzesło, wirtualne, tutaj sobie wyobrażam, że mam krzesło, teraz przenoszę ręce na biodra i na wdechu powoli podnoszę się,
Ustawiam stopy na wprost. I już teraz bez skakania łączę stopy w tadasanie. O, i odpoczywam. Do kolejnej pozycji nie będziemy potrzebowali paska, więc ja go zdajmy, żeby nikogo nie mylił, że on jeszcze tutaj do czegoś mi będzie potrzebny. Właściwie dzisiaj już nam chyba nie będzie potrzebny. Ustawimy się w Prasarita Padottanasanie. Ta pozycja już również była robiona w poprzednim tygodniu. A więc stańmy w rozkroku. W takim rozkroku, żeby pięty znajdowały się na tylnej krawędzi maty. Dalej stopy ustawiam równolegle do siebie. I lekko uginam kolana. Pochylam tułów do przodu i opieram opuszki palców na podłożu pod barkami. Teraz ustawię się bokiem do Was. Więc jestem w rozkroku, najpierw nogi zgięte, opuszki palców ustawiam na podłożu pod barkami i podobnie jak w Uttanasanie, nie spróbujcie tak zapracować miednicą, jakbyście chcieli zarzucić ogon na głowę, tak żeby otworzyć mocniej tyły ud i rozciągnąć mocniej pośladki, tutaj ten przyczep przy guzie kulszowym. A więc jeszcze raz, to powiedzmy, większość z nas na początku ma tak ustawioną miednicę, czyli plecy są zgarbione, zaokrąglone, i brzuch jest ściśnięty, skrócony, więc teraz spróbuję podnieść pośladki, jakby wykonuję ruch, jakbym chciała zarzucić ogon na głowę. I teraz spróbujemy jeszcze wyprostować kolana. Stójcie na całych stopach i postarajcie się docisnąć cztery punkty, rozciągnąć podeszwy stóp, poczujcie jak uda pracują, jak kolana pracują. I teraz z miednicy aż po czubek głowy wydłużajmy kręgosłup. Możemy spróbować położyć całe dłonie, ale też obserwujcie, czy kładąc, schodząc niżej na rękach, czy się nie garbicie. Możemy oczywiście tą pozycję również wykonać w ten sposób, układając dłonie na krześle i poczuć wtedy mocniejsze wydłużenie obu boków. Jeśli macie krzesło przed sobą, to na moment spróbujcie wejść z dłońmi na siedzisko krzesła i w ten sposób się wyciągnąć, ale ciężar ciała niech pozostanie na stopach. Trzymajcie stawy biodrowe w linii z piętami. I połóżmy ponownie opuszki palców na podłożu. Zobaczcie, jaka jest różnica między poprzednim wariantem, kiedy miałam ręce na krześle, a tym wariantem, kiedy mam ręce ułożone na podłożu. I teraz, żeby wyjść z pozycji, lekko ugnijmy nogi. Połóżmy ręce na biodrach i na wdechu powoli podnieśmy się. I kolejna pozycja, którą teraz zrobimy, będzie Adho Mukha Svanasana, pozycja psa z głową w dół. I zrobimy ją wejście dwa razy, raz z Virasany, a więc z Virasany usiądźcie na piętach, rozszerzcie kolana, tak żeby pomiędzy wewnętrznymi udami zmieścił się brzuch. Połóżmy ręce przed sobą. I zacznijmy przechodzić rękami do przodu, tak żeby wyciągnąć, wydłużyć, rozciągnąć oba boki. I uprzyjmy czoło na podłożu. Zróbmy kilka spokojnych oddechów. Spokojny, płynny, miękki wdech. Spokojny, miękki, płynny, inny wydech. Wy zostańcie w tej pozycji, a ja muszę wydmuchać nos, bo już czuję, że zaraz mi zacznie kapać. Wracam do Was. I teraz z Virasany podnieśmy się miękko do klęku podpartego. Sprawdźcie, czy kolana są na szerokość bioder. Podwińcie palce stóp i też ustawcie stopy na szerokość bioder. Popatrzcie na dłonie i jeśli z Virasany gdzieś tam ręce powędrowały do przodu, teraz podnosimy się do klęku podpartego, to dalej to dłoni nie przesuwajcie. Niech one w tym miejscu zostaną, tylko poprawcie ich docisk do podłoża i rozszerzenie, otwarcie palców rąk. Teraz podnieśmy lekko kolana i odpychając się rękami od podłoża, wycofajmy biodra i zawieśmy pośladki nad piętami. Niech kolana dalej będą lekko ugięte i pięty w powietrzu.
Na razie taki wariant psa z kolanami ugiętymi. Popatrzcie na stopy i równomiernie dociskajcie nasadę dużego palucha i nasadę małego palca stopy do podłoża. Zwróćcie uwagę, żeby nie wyginać stawów skokowych, tylko równo trzymać wewnętrzną i zewnętrzną kostkę, jakby w równej relacji odległości od osi stawu skokowego. Podnieście teraz głowę i popatrzcie na dłonie. Popatrzcie, czy kciuk jest dociśnięty do podłoża, czy nasada palca wskazującego jest dociśnięta. Wyprostujcie łokcie i spróbujcie mocno odepchnąć się dłońmi od podłoża. Teraz znowu posłużymy się ogonem. Wyobraźcie sobie, że macie tutaj ten ogon i za ten ogon ktoś Was pociągnie po skosie w stronę ściany, jakby zabiera Wam ogon do ściany i dzięki temu czujemy jakby też, że miednica się wycofuje. Ciągnie ktoś nas za ogon, miednica się wycofuje. Czujemy też, że skóra na plecach nam się rozciąga. Teraz spróbujmy wyprostować kolana i poczujmy, czy dalej w tej pozycji się wydłużamy. Jeśli czujecie, że Wasze pośladki zamiast być takie jakby ostro uniesione w stronę sufitu, opadają w dół i tak jakbyśmy podwijali ogon pod siebie, to dla Was na ten czas lepszym wariantem będzie, jeśli zostaniecie z nogami zgiętymi i będziecie starali się właśnie zarzucać ogon na głowę. Teraz ja próbuję wyprostować nogi. Dalej jakby mnie ktoś za ogon ciągnął w tył, rozciągam plecy poprzez to wyobrażenie, że za ogon ktoś mnie ciągnie. Wytrzymajcie jeszcze przez chwilę. Zdaję sobie sprawę, że możecie czuć, że mocno tutaj pracują ręce, że bolą już nadgarstki. Teraz zróbmy wdech i z wydechem uklęknijmy, usiądźmy na piętach i połóżmy czoło na grzbietach rąk. Zróbmy kilka spokojnych, miękkich oddechów. Spokojny, miękki wdech, spokojny, miękki wydech. Pozwólmy, żeby barki, ramiona się rozluźniły. Możecie też położyć głowę na podłożu i ręce swobodnie sobie puścić na boki. Niech skapują w stronę podłoża. Zazwyczaj na początku mamy taką tendencję, że jakby skracamy tą odległość pies z głową w dół, tu gdzie powinny być ręce, tu gdzie powinny być nogi. Mamy tendencję do podchodzenia i wtedy plecy nie mogą się wydłużać. I teraz spróbujemy zrobić psa z głową w dół, ale wychodząc z leżenia, a więc na moment połóżmy się na brzuchu. Podwińcie palce stóp i ustawcie podeszwy stóp prostopadle do podłoża i ułóżcie dłonie w linii z pachami. Rozszerzcie palce rąk, rozsapieżcie palce rąk i trzymajcie łokcie i barki blisko żeber. Teraz z tej pozycji podnieśmy się do klęku podpartego i nie podchodźmy rękami, nie podchodźmy stopami w stronę do siebie. I jeszcze raz podnieśmy kolana i pchając rękami matę do przodu, jakbyście ją chcieli popchnąć, wypchnąć spod siebie i stopami matę w tył, przejdźmy do psa z głową w dół, na razie do wariantu z ugiętymi nogami. Trochę jakbyśmy się przygotowali do jakiegoś skoku, jakbyśmy chcieli skoczyć do przodu. Czasem koty się tak właśnie szykują do jakiegoś skoku. Głowę mają w dole, a biodra są w górze. Puszczamy miękko, swobodnie głowę. Czubek głowy skapuje w stronę podłoża. I teraz wyobrażamy sobie, że za ogon znowu ktoś nas ciągnie. Oddalają się biodra od kręgosłupa. Prostujemy nogi w kolanach. Dociskamy równomiernie nasadę dużego palucha i nasadę małego palca do podłoża. I spróbujcie zejść piętami w dół, obniżyć pięty, ale nie opuszczając pośladków, a więc dalej pośladki mają być uniesione. Za ogon ktoś nas ciągnie po skosie. Oddalamy miednicę od tułowia. Czujcie, co się dzieje z dolną częścią brzucha, jeśli pępek i kość łonowa jakby zbliżają się do siebie. Teraz pokazałam ten wariant takiego garbatego psa. No to dla takich osób, które mają w tej chwili taką pozycję, czujemy, że tu brzuch jest zaciśnięty, brzuch i pępek i kość łonowa zbliżają się do siebie zamiast się oddalać, to dla tych osób lepszym wariantem na dzisiaj będzie wariant z uniesionymi piętami albo nawet z uniesionymi piętami i ugiętymi kolanami. Więc dobierzcie odpowiedni wariant na tą chwilę do swoich możliwości. Teraz z wydechem
ponownie uklęknijmy, zrobimy pozycję dziecka, połączmy kolana, zbliżmy pięty do siebie, usiądźmy na piętach i oprzyjmy czoło na grzbietach rąk. Odpocznijmy. Jeśli ktoś z Was ma jakiś dyskomfort w stawie kolanowym, albo w ogóle nie może zrobić tej pozycji, bo ma ograniczenie ruchomości w stawie kolanowym, czy też w stawie biodrowym, niech zrobi wysoką wirasanę z pośladkami zawieszonymi nad piętami i z czołem opartym na grzbietach rąk. Ten wariant też jak najbardziej pozwoli nam odpocząć przed kolejnym wyzwaniem. I teraz, żeby się podnieść, połóżmy ręce obok głowy i odpychając się dłońmi od podłoża kręg po kręgu, rolujemy się i siadamy. A teraz przejdziemy do pozycji siedzących. Do tego celu niektórzy z Was będą potrzebowali koca. Ja najpierw pokażę pierwszą pozycję. Pierwsza pozycja Dandasana, czyli tak naprawdę siad prosty. Kąt prosty między tułowiem i udami. Zaczniemy z nogami ugiętymi. Siadam do Was bokiem, bo ważne jest to, żebyście widzieli moją kość krzyżową i plecy. Ten obszar będzie nas interesował. Będziemy uczyli się, jak prawidłowo usiąść. A więc najpierw mam nogi zgięte i rękę prawą podkładam pod prawy pośladek i robię taki ruch, jakbym chciała wyciągnąć ten pośladek spod siebie. Wycofać guz kulszowy, czyli tą kość pośladka. Najpierw spróbujcie sobie wymacać kość pośladka. Guz kulszowy. Jutro będę prowadziła trening na miednicy i dużo będzie o tym obszarze, więc jeśli macie jutro czas, to o 19 zapraszam na sesję dotyczącą dna miednicy. A teraz usiądźcie, dociśnijcie prawy pośladek do podłoża i lewą rękę włóżcie pod lewy guz kulszowy. Znowu wyczujcie, to jest dosyć łatwo wyczuwalna kość, do której przyczepia się wiele mięśni i wyciągnijcie lewy guz kulszowy do tyłu. Trochę jakbyśmy mieli za dużo pośladków i chcieli je tam spod siebie wyciągnąć. I spróbujmy wyprostować nogi. Miejmy stopy na szerokość bioder, uda na szerokość bioder. I teraz to, co jest ważne, jak usiedliśmy na guzach kulszowych, to poczujcie, czy jesteście dokładnie na wierzchołkach guzów kulszowych. Jeśli jesteście na wierzchołkach guzów kulszowych, to co mam wrażenie, że mi się udało zrobić, to wtedy będziecie czuli, że kość krzyżowa ustawiona jest prostopadle do podłoża. Brzuch i kość krzyżowa są ustawione prostopadle do podłoża, zbliżamy je do siebie, dzięki czemu dno miednicy pracuje i kręgosłup też jest pionowo ustawiony. Zobaczcie, barki powinny być nad biodrami. Jednak ta pozycja dla wielu z Was będzie w tym wariancie nie do wykonania, dlatego że dużo osób ma przykurczoną tylną taśmę mięśniową, tutaj tą grupę kulszowo-goleniową, tak to się nazywa. Od guza kulszowego do goleni, to ta taśma mięśniowa jest przykurczona i wtedy, jeśli mamy ten tyły nóg przykurczony, to zazwyczaj siadamy tak. Zobaczcie, teraz siedzę, odchyliłam się miednica, siedzę na kości ogonowej bardziej i to jest fatalne siedzenie, bo teraz największe obciążenie, taką kompresję mam tutaj w dolnej części kręgosłupa, na szyję też. Zobaczcie, że to wpływa to, że z miednicą mi się zadziało to tyłopochylenie, czyli odchyliła się miednica do tyłu. To w ogóle wpłynęło na ustawienie całej sylwetki, nie? Jakbym po prostu jakimś bolidem jechała. Więc teraz, jak to zrobić, żeby usiąść prawidłowo? Możemy posłużyć się kocem. Przygotowałam sobie koc, taki dosyć gruby i myślę, że dla niektórych osób to nawet 3 koce będą dobrym pomysłem, jak wiemy, że mamy ten tył nogi bardzo jakiś taki przykurczony. I teraz zobaczcie, siadam na kocu, ale nie rozsiadam się jak na kanapie, tylko bardziej siedzę na krawędzi koca. Guzy kulszowe mają być na krawędzi koca i być może dla niektórych z Was w ogóle na dzisiaj lepszą opcją będzie po pierwsze usiąść na kocu, ale poczuć wierzchołki guzów kulszowych, nie na kości ogonowej w takim odchyleniu, bo wtedy nie mam tutaj możliwości wydłużenia kręgosłupa, tylko siedzę na guzach kulszowych, prawy pośladek, lewy pośladek i niektórzy z Was będą musieli zostać z nogami zgiętymi, żeby wyeliminować ten przykurcz i spróbować się wyciągnąć ze zgiętymi nogami. Więc zobaczcie, co jest dla Was na tą chwilę lepsze, czy możecie usiąść na guzach kulszowych, krzyż, brzuch, jak są ustawione i spróbujcie wyprostować nogi. Jeśli uda się Wam zachować to ustawienie, że kość krzyżowa jest prostopadle do podłoża, że siedzę na wierzchołkach guzów kulszowych, to
to tak zostańcie, ale jeśli poczujecie, że dobra, mam ten koc, ale dalej odchylam się w tył, to zegnijcie nogi i spróbujcie tą pozycję dzisiaj zrobić w ten sposób, dobrze? A więc ja sobie zostanę na kocu, żeby Wam było raźniej. I oprę się na chwilę rękami po bokach, oprzyjcie się rękami, ustawcie podeszwy stóp prostopadle do podłoża i na wdechu podnieśmy ręce nad głowę. Jeśli mamy dobrze ustawioną miednicę, czyli ona jest prostopadle do podłoża, siedzimy na wierzchołkach guzów kulszowych, no to uniesienie rąk nad głowę nie powinno być dla nas jakimś większym wyzwaniem, czyli nie powinno nam zabierać więcej energii. Natomiast jeśli czujecie, że Jezu, ledwo tutaj trzymam, bo cały czas plecy mnie zabierają w tył, to spróbuj tą pozycję zrobić na ugiętych nogach, spróbuj zrobić w ten sposób. Może wtedy poczujesz, że jest lepiej, że gdzieś jakieś napięcie się wyłączyło i łatwiej jest utrzymać prawidłową postawę, nie męczyć się tak. Nasz celem tych zajęć wcale nie jest to, żeby Was zajechać, zmęczyć. To jest, celem jest to, żeby nauczyć Was tak pracować, żeby się właśnie nie zmęczyć, a jednocześnie dobrze poczuć w ciele, czyli że ciało, mięśnie popracowały, ale że ich nie zajechaliśmy. Więc wypróbuj wariant ze zgiętymi nogami, później wypróbuj z wyprostowanymi nogami i spróbuj jakby wybrać ten, który na tą chwilę jest dla Ciebie najlepszy. Ramiona wyciągamy jak w tadasanie na początku zajęć, ale też staramy się, żeby barki, łopatki spływały w stronę podłoża. Postaraj się dociskać tył ud do podłoża, jeśli masz nogi wyprostowane. I teraz z wydechem powoli przenieśmy ręce w stronę podłoża. Zostaniemy na kocu i zrobimy rozkrok. Upavishta Konasana, czyli pozycja w rozkroku. Tu mi się nogi nie mieszczą, więc się odwrócę przodem do Was, ale zwróćcie uwagę, jak za chwilę usiądziecie w Upavishta Konasanie, w tym dużym rozkroku, to żeby kość krzyżowa dalej była prostopadle do podłoża ustawiona. Z Dandasany, czyli to mieliśmy, siad prosty, lekko uginam nogi, chwytam rękami pod kolanami i rozszerzam prawą, lewą nogę do boku i siadam w rozkroku. Zwracamy uwagę na to, żeby stopy były jakby w równej odległości rozszerzone na boki. Bywa, że mamy na przykład jakąś asymetrię w stawach biodrowych, więc wtedy tak dopasujcie rozstaw nóg, żeby prawa i lewa noga były tak samo oddalone od osi ciała. Stopy ustawiam prostopadle do podłoża i staram się wydłużyć tyły ud i łydki oraz achillesy po podłożu. Palce stóp do góry skierowane, kolana, rzepki kolanowe i fronty ud do góry skierowane. Poprawmy jeszcze raz miednicę, wyciągając prawy i lewy pośladek do tyłu i podeprzyjmy się na moment rękami. Czujcie, czy jesteście dokładnie na wierzchołkach guzów kulszowych i postarajcie się zbliżać delikatnie brzuch i kość krzyżową do siebie, jakby to były dwa magnesy, które się do siebie teraz przyciągają. Wycofajmy leciutko barki, delikatnie, jakby nas ktoś za rękawy pociągał w tył. Możecie czuć, że się wewnętrzne uda rozciągają. Ta pozycja otwiera biodra, rozciąga nam przywodziciele. A teraz przejdziemy do kolejnej pozycji, do Baddha Konasany. Upavishta Konasana, czyli pozycja kąta otwartego, rozpostartego. A teraz Baddha Konasana, pozycja kąta związanego albo powściągniętego. Chwyćcie rękami pod kolanami, odchylając się lekko w tył na kość ogonową. Zegnijcie najpierw jedną, a później drugą nogę i połączcie podeszwy stóp. Ustawcie nogi tak, aby łydki ustawione były równolegle do przedniej krawędzi maty. Jeśli chodzi o miednicę, to ona dalej jest prostopadle do podłoża ustawiona. Kolana opadają w stronę podłoża. Jeśli mamy bardzo dużą sztywność miednicy tu w pachwinach, to być może Wasze kolana będą na tym poziomie. No i na razie musimy to zaakceptować. Gdybyśmy tak posiedzieli parę godzin, to może grawitacja pozwoliłaby je zabrać w stronę podłoża. Zresztą ten świat jest świetny i zachęcam Was, żebyście na przykład w ten sposób zasiadali do obiadu. Może to trzeba sobie wtedy taki mniejszy stoliczek wykombinować, jak w Japonii, no albo przynajmniej usiąść sobie przed telewizorem, czy też można w ten sposób czytać książkę.
ewentualnie podpierając sobie plecy o krawędź kanapy. To jest super pozycja dla stawów biodrowych, super pozycja dla dolnej miednicy, zwiększa, poprawia się ukrwienie stawów biodrowych i też oczywiście mobilność, elastyczność stawów biodrowych, poprawia się ukrwienie miednicy mniejszej i to jest też świetna pozycja dla, jako profilaktyka przeciwko przerostowi gruczołu prostaty, także też jest doskonała dla mężczyzn. W Indiach w ogóle bardzo często w tej pozycji siadają, nawet szewca widziałam, który, no bo w ogóle tak się mówi na tą pozycję, też pozycja szewca. Widziałam w Indiach szewca, który między stopami trzymał podeszwę i przyszywał sznureczki do sandałów. Także naprawdę jest to pozycja funkcjonalna, a nie tylko tutaj na potrzeby jogi praktykowana. I teraz jeszcze raz przejdziemy do Upavishta Konasany, więc znowu lekko odchylmy się w tył, chwyćmy pod kolanami i ponownie rozszerzmy nogi na boki. Rozciągnijmy łydki, rozciągnijmy achillesy. Sprawdźmy, czy miednica jest dobrze ustawiona, ewentualnie rękami poprawmy pośladki prawy i lewy. I teraz tak jak w poprzedniej pozycji w Dandasanie, pofruńmy z rękami ku górze. Sięgnijmy kciukiem i małym palcem i postarajmy się równomiernie rozciągać przednią i tylną taśmę mięśniową. Fruńmy z czubkiem głowy do sufitu i pozwalajmy, żeby pośladki osiadały i uda osiadały na podłożu. I też poczujcie, co się dzieje z plecami, czy to utrzymanie rąk jest dla Was bardzo wysiłkowe, bo jeśli siedzielibyśmy w pionie, to podniesienie rąk nie dużą tutaj różnicę zrobiłoby w pozycji, ale jeśli czujemy, że ledwo siedzimy, że mamy dużo napięcia w pachwinach i trudno nam jest utrzymać pionowe ustawienie kręgosłupa, to podniesienie rąk do góry tutaj jeszcze bardziej nas będzie pogrążało. Wtedy w sumie należałoby wyżej usiąść albo spróbować w tej pozycji ugiąć nogi, albo zmniejszyć trochę rozkrok i ewentualnie ugiąć nogi, to co teraz pokazałam. I teraz przenieśmy ręce wzdłuż boków ciała, podeprzyjmy się ponownie opuszkami palców i przejdziemy jeszcze raz do Baddha Konasany, czyli tej pozycji ze złączonymi podeszwami stóp. Odchylam się w tył, łączę podeszwy, chwyćcie drugim i trzecim palcem za duże paluchy i spróbujcie unieść, oddalić pępek od kości łonowej, wyciągnąć się w górę z miednicy. A teraz pofruńmy jeszcze raz z rękami ku górze. Poczujcie, co teraz się dzieje w pozycji, jak ją odbieracie. Możecie spróbować leciutko zjechać pośladkami do przodu, jakbyście się chcieli zsunąć ze zjeżdżalni, zostawiając na krawędzi koca guzy kulszowe i kość ogonową. I teraz z wydechem powoli przenieśmy ręce wzdłuż boków ciała, połączmy kolana i wyprostujmy jeszcze raz nogi do przodu, do Dandasany, do pozycji siadu prostego. No i jeszcze zrobimy teraz skręt Bharadvajasanę. Myślę, że kos będzie nam potrzebny. Odwrócę się do Was tyłem, żeby pokazać, jak mają być ustawione stopy w pozycji. Niby pozycja jest łatwa, jeśli macie jakieś doświadczenie, obserwowaliście, jak w klasztorach buddyjskich medytują mnisi, no to jest właśnie taka pozycja, którą oni często przybierają. Nie zawsze to jest siad skrzyżny czy siad w lotosie, tylko właśnie taka pozycja jakby klęczna, ale z pośladkami nie na piętach, tylko z pośladkami obok pięt. I popatrzcie. Zaczniecie od tego, że najpierw usiądziecie sobie pośladkami na piętach. Położycie koc po swojej prawej stronie. Następnie podniesiecie lekko biodra i skrzyżujecie nogi w taki sposób, żeby lewa noga, grzbiet lewej stopy znalazł się na prawej podeszwie. Coś takiego. Skrzyżowałam sobie na razie tylko, nawet nie stawy skokowe, tylko położyłam grzbiet lewej stopy na prawej podeszwie. I teraz przesuwam nogi nieco w lewą stronę i siadam na podłożu obok pięt. A więc zobaczcie, dalej mam prawą stopę pod lewą stopą
i pośladki są na podłożu. Kiedy siadłam, mnisi zazwyczaj w ten sposób medytują, nie podkładają sobie niczego pod pośladki, ale myślę, że my sobie dzisiaj podłożymy, żeby wyrównać ustawienie miednicy, bo widzicie, co się teraz dzieje, mam miednicę po skosie ustawioną, więc jeśli podłożę sobie koc chociaż pod ten prawy pośladek, o, to wtedy łatwiej będzie ustawić miednicę równo i przez to też równo ustawić kręgosłup. A więc spróbujcie teraz tak sobie podłożyć. Oczywiście, jeśli jest taka potrzeba, możecie ten koc grubiej złożyć, żeby to ustawienie było wyrównane. Prawa i lewa strona miednicy, żeby były na tym samym poziomie. Ja teraz szybciutko do Was się odwrócę. W taki sam sposób usiądę. Będę dla Was odbiciem lustrzanym. A więc siedzimy prawym pośladkiem na przygotowanym kocu. Stopy są przy lewym biodrze. Kolana równolegle. Jeśli komuś się troszkę bardziej rozjechały tutaj, to też jest w porządku. Podnieśmy ręce nad głowę, wydłużmy oba boki i skręćmy się w prawą stronę, w stronę prawego uda. Teraz połóżmy lewą rękę na kolanie, a prawą rękę z tyłu na kocu bądź na podłożu i spróbujmy się zrotować, skręcić. Skierujcie mostek i pępek w stronę prawego uda. Skręćcie głowę najpierw w lewą stronę. Spójrzcie w przestrzeń za lewym barkiem. A teraz powoli skręćcie głowę w prawą stronę, jakbyście chcieli popatrzeć w przestrzeń za prawym barkiem. I wróćcie do centrum, ale nie zmieniajmy jeszcze ustawienia nóg. Teraz spróbujemy inaczej trochę jakby zapracować rękami. Dajcie prawą rękę do boku, przenieście prawą rękę z tyłu za plecy i spróbujcie prawą ręką złapać za lewy łokieć. Szybko pokażę Wam tyłem, jakby to wyglądało. Czyli przenoszę prawą rękę do tyłu, chwytam za lewą rękę. Coś takiego macie na razie zrobić. Jeśli udało się chwycić, to super. I teraz spróbujcie położyć lewą rękę na lewym udzie. Podejść ręką w stronę kolana. A teraz spróbujcie lewą ręką przeskoczyć na prawe udo. Jeśli się nie da tutaj przenieść lewej ręki na prawe udo, zostańcie z ręką na kolanie lewej nogi. A więc łapię, wyciągam się jeszcze raz ku górze, skręcam głowę w lewą stronę, prowadzę oczy równolegle do podłoża i powoli skręcam głowę w prawą stronę. Zróbcie kilka spokojnych oddechów. Czujcie, jak przedramię z tyłu popycha żebra do skrętu. I też plecami trochę starajcie się oporować. Naciskajcie plecami na przedramię. Jeszcze jeden spokojny, miękki wdech i miękki, spokojny, płynny wydech i wychodzimy z pozycji. Teraz zmienimy stronę. Przełóżcie koc na drugą stronę i znowu najpierw ustawię się tyłem do Was, żeby przypomnieć, jak mają być ustawione stopy. A więc zaczniemy od tego, że usiądziemy na piętach. Oczywiście, jeśli komuś tamten skręt nie wyszedł z tym ustawieniem nóg, to może nawet w ten sposób się skręcać, siedząc na piętach. Nie rezygnujcie, jeśli coś Wam nie wychodzi, nie irytujcie się, będziemy to powtarzali. Te rzeczy mogą być dla Was nowe i to jest na początku właśnie, jak jest coś nowego. Dużo ja mówię i dużo tych szczegółów podaję, więc możecie wszystkiego nie złapać. Ale pamiętajcie, że później te nagrania są do odtworzenia na Facebooku, więc można do tego materiału wrócić i sobie powtórzyć lekcję albo wybrany fragment. Teraz podnoszę pośladki i kładę prawą nogę na lewej. Grzbiet prawej stopy na lewej podeszwie. Teraz przesuwam nogi na prawą stronę i siadam biodrami po lewej stronie. Stopy są obok prawego biodra, siedzę bardziej na lewym pośladku. I teraz podkładam sobie jeszcze koc pod prawy pośladek, żeby wyrównać ustawienie miednicy. Szybko twarzą do Was się odwracam, żebyśmy mieli jako taki kontakt. Mhm.
uda równolegle, jeśli trochę się kolana rozjeżdżają, to też jest w porządku. Jeśli jest taka potrzeba, podłóżcie więcej pod ten lewy pośladek. A teraz po fruncie z rękami do góry, zróbcie wdech i z wydechem skręćcie się w lewą stronę. Połóżcie prawą rękę na lewym udzie, a lewą rękę połóżcie z tyłu za sobą albo na kocu, albo na podłodze i postarajcie się już zacząć skręt od mostka i pępka w stronę lewego uda, lewego biodra. Unieście czubek głowy, jakby Was za czubek głowy ktoś ciągnął w górę. I skręćmy najpierw twarz w lewą stronę, nie skracając szyi po... w prawą stronę, przepraszam, w prawą stronę, nie skracając szyi i prowadząc oczy równolegle do podłoża, skręćcie głowę w lewą stronę. Spójrzcie w przestrzeń, w tył, za lewym barkiem. Starajcie się, żeby szyja po prawej i po lewej stronie była tak samo wydłużona, więc zwróćcie uwagę, żeby nie odchylać głowy w stronę karku. I wróćmy do centrum. Nie wychodźmy jeszcze ze skrętu, bo teraz ustawimy jeszcze, zapracujemy inaczej rękami. Wyciągnijcie lewą rękę do boku, skierujcie kciuk w dół, przenieście rękę do tyłu za plecy i spróbujcie lewą ręką złapać za prawe ramię przy samym łokciu. Teraz połóżcie prawą dłoń na udzie, przejdźcie w stronę kolana, zobaczcie, już od razu ta ręka z tyłu prowokuje żebra do skrętu. I teraz, jeśli to możliwe, przeskoczcie prawą ręką na lewe udo. Aha, trochę ciasno, w tych pozycjach skręconych zauważycie, że się oddech zmienia, ale postarajmy się nie wychodzić z pozycji, tylko właśnie być może oddech się spłyci. Spróbujcie zachować spokój i zauważać, jak się teraz oddech zachowuje, gdzie on dopływa, gdzie jest przyblokowany. Skręćmy głowę w prawą stronę, a później skręćmy miękko głowę w lewą stronę. Zatrzymajmy się w pozycji i zróbmy jeszcze kilka świadomych oddechów. I wyjdźmy z pozycji. Rozluźnijmy ręce. Wyprostujmy nogi. Słuchajcie, i przed nami ostatnia pozycja dzisiaj, czyli Shavasana, pozycja martwego ciała. Położymy się za chwilę wygodnie. Słuchajcie, wykorzystamy koc do podparcia pleców, żeby Wasze plecy lepiej odpoczęły. I zrobimy w ten sposób. Najpierw koc rozkładam sobie do takiego formatu, składam go na pół, robi się taki format. I składam go jeszcze raz na pół, ja mam dosyć gruby koc. Ale będzie, o super, taki węższy koc, który podeprze mi kręgosłup. Oczywiście jak chcecie się przykryć, coś pod głowę podłożyć, to jeszcze tutaj można sobie dodatkowy koc położyć, żeby głowa była podparta. I teraz jak się należy na tym ułożyć? Spójrzcie, zaczynam ze zgiętymi nogami. Przysuwam koc tak, żeby podpierał mi już tutaj dolną część kręgosłupa. I powoli się opieram na łokciach. Wyciągam kręgosłup, układam głowę, poprawiam głowę, wydłużam szyję i miękko ją układam. Jeśli leżąc w ten sposób z głową płasko poczujecie, że ona się do tyłu odchyla, szyja się z tyłu odkleja od koca, a tutaj z przodu gardło się napina, to należałoby coś sobie podłożyć. Może tą końcówkę koca lekko złożyć, żeby trochę głowa była wyżej ustawiona, jeśli tam jeszcze jest zapas. I teraz rękami dalej poprawiam pośladki, wydłużam ogon w stronę kolan i prostuję nogi, rozciągam tyły ud i łydki po podłożu, a następnie puszczam stopy swobodnie na boki i puszczam też swobodnie ręce. Jeśli macie coś na powieki, może macie woreczki relaksacyjne, to połóżcie taki woreczek albo przykryjcie powieki chustką. Spróbujcie trochę więcej przestrzeni zająć, tak? Nie jesteśmy tutaj gdzieś tam w metrze, czy w tramwaju, w autobusie, chociaż teraz to wszędzie jest już miejsce, można po prostu stać w ten sposób, no ale też na podłodze teraz, zadbajcie o tą przestrzeń dla siebie, żeby dużo miejsca sobie tutaj wygospodarować, żeby ciało mogło opadać, rozluźniać się na podłożu.
roztapiać się. Rozluźnijcie szczękę. Pozwólcie, aby broda padła w stronę gardła. Rozluźnijcie policzki, język. Ja nawet zachęcam, żebyście zrobili taką skarbonę. Rozluźniam szczęki. Pozwalam, żeby broda opadła w stronę gardła. Usta są rozchylone. A przecież i tak nikt tego nie widzi. Ja nawet tego nie widzę. Mogę Was zachęcić. Sama zrobię taką skarbonę. Obserwuję, jak się wewnętrzne ściany policzków rozluźniają, jak się język rozluźnia. Czujcie, jak gałki oczne robią się ciężkie i opadają na dno oczodołów, jak powieki robią się ciężkie. I postarajcie się rozluźnić tutaj ten punkt pomiędzy brwiami. Tutaj często widać nasze emocje. A czasem to nie są emocje, tylko skupienie. Po prostu skupiamy się i też nam się to miejsce napina. Spróbujcie zaczesać brwi na boki, rozciągnąć brwi na boki, rozluźnić czoło, skórę pod włosami. I zauważcie teraz swój oddech. Chociaż usta są rozchylone, ale wdech i wydech nosem robimy. Wdychamy i wydychamy powietrze nosem. I starajcie się nie uciekać myślami do jakichś planów czy zdarzeń. Jeśli głowa jest niespokojna i cały czas coś się tam przelewa, w niej przetacza, to koncentrując się na oddechu, postarajcie się zwiększać pustą przestrzeń pomiędzy kolejnymi myślami. Powoli będziemy kończyli dzisiejsze zajęcia. Najpierw ugnijcie nogi i postawcie podeszwy stóp na podłożu. Następnie lekko splećcie palce rąk i połóżcie dłonie na brzuchu. Jeszcze nie otwierajcie oczu. Zróbcie kilka spokojnych, miękkich oddechów. Zauważcie, jaki jest teraz stan waszego umysłu, jakie macie odczucia w ciele. Mam nadzieję, że trochę lepiej się czujecie niż na początku praktyki. Teraz przenieście prawą rękę za głowę i przetoczcie się na prawy bok. I odpychając się lewą ręką od podłoża, powoli się podnieście i głowę podnieście na końcu. Usiądźmy na moment jeszcze z wyprostowanymi plecami. Możecie użyć koca i usiąść na wierzchołkach guzów kulszowych. Już wiemy, które to fragmenty naszego ciała. Teraz połączmy dłonie i oprzyjmy kciuki na mostku. Zamknijmy oczy. Poczujmy swój oddech. Poczujmy rytm bicia serca. I z wydechem pokłońmy głowę w stronę serca. Oczyśćmy serce z lęku i z niepokoju. Odnajdźmy ciszę i spokój w sobie. A teraz miękko połóżmy ręce na kolanach. I unosząc głowę, spokojnie otwórzmy oczy. Dziękuję Wam bardzo za wspólną praktykę.